siema, siema, przyjechałem po odbiór mojego, a tu klient na KTM-a. Próbna jazda. A teraz mój. Przyjechałem odebrać, nie wiem, wiadry jest tak słabo, pewno będzie jakoś słychać. Moja bryka. I co, Darek, masz dla mnie na testy brykę, czy nie? Wiesz co, inaczej przywiozłem to KTM, a tylko tyle, że pozostawię sobie jeszcze na dwa dni, żeby go przejrzeć tak dalej, wiesz, wszystko porobić tak. Jak odpala, to dawaj, ja go ci przywiozę za dwa dni. Jarku, to znaczy, to wolę dać ci go za dwa dni, żeby wszystko, wiesz, wiesz, o co chodzi, nie? Pochodzi trochę. Darek, a powiem, czy to było? Wiesz co, przy wyjściu z alternatora jedna kostka, po prostu jeden z pinów, żeby zasięgały, po prostu raz przewoził prąd, raz nie. Aha. To spalanie też mogło być, to wiem, że z tego wynikać. To fiksują od razu, gdzie wiesz, typu samą paliwa i to... No. To są KTM się nie wymyślił takiego algorytmu, który by sobie z tym poradził, bo to mówię, że jestem przedmiot do swoich problem. Jaka to jest pojemność? 5 na 5. Ładna, nie? Ładna! Jakaś cena już wiadomo na nią? Wiesz co, tak ostatecznie leciałem na rękę 12. A który to robię? 2-3. I będę miał go na testy. Dobra. Fajny super mądziak. Chcieliście Willy na super mądziaku, to będziecie mieli na tym. Po tym to się nie da inaczej jeździć jak na kole. Gra gitara. Także przetestowałem, wypróbowałem na zimnym, na bardzo gorącym i teraz tylko latać.
tej, nie? Jarek. Jarek? No. Ja też jestem Jarek. No, siema piona. Będzie twój przyszły KTM 450 XC na kanale. A powiedz mi, a który to rok jest? 2.5. A cena jaka? 11.300. Przetestowałeś, ale za coś z obrotami jest i po prostu muszą zrobić, przeczyścić gaźnik, tak? Dopracować. Dopracować. Będzie wszystko ok, czyli go wtedy weźmiesz, tak? Wtedy się przejedziemy jeszcze na dłuższą przejażdżkę, go zabierzemy i ocenimy. Dobra, dobra. I tak się kupuje w Motoreksie. Sprawdziłeś wszystko? Nic nie sprawdziłem. Nic nie sprawdziłeś? Ja im ufam. Wiesz, ja ci powiem, zaufanie zaufaniem, ale sprawdzić trzeba. Powiedz mi właśnie, co tu mogę tu zobaczyć na własne oko, wiesz, amatorze. Co tu możesz sobie popatrzeć, to ja ci go tak przechylę, a ty poruszaj tym kołem. Ale tak? Nie, no nie, tak z tyłu stań, no. I poszarpaj. Mocno. Na boki czy na ten? Na boki, do góry, na dół. Trzymaj. Dobra, teraz ty mi przytrzymaj, ja sobie sprawdzę. Spoko, to paliwo po prostu nadmiar. Wszystko ok. Jak cię przechyli, to ci będzie się przylewało, nie? Musisz kranik zamykać. No, zamknij kranik. No to to do sprawdzenia masz. Sprzęgło czy nie ciągnie? Patrzyłeś? Nie patrzyłem. Jak jedynkę wbiłeś, to ci ciągnął, czy nie? Nie wiem. Szarpnął, czy delikatnie szarpnął i biegi nie, przełączałeś? Delikatnie wszystko chodziło. Aha, wszystko delikatnie. Napęd ok, wiesz, jeszcze powinno się to wszystko, widzisz, pościągać, nie? Bug, ale tego to nie będziemy robić. To jest ciekawe. Najważniejsze, żeby ci ładnie odpalał. Odpala cały czas, bo ja go odpalałem. To już ja sprawdziłem ci. Pali jak ta lala. No i co? No, mi się wydaje, że jest tak, jest w porządku. Przed byśmy musieli całego podnieść, nie? Żeby tam sprawdzić. Lagi? No to czy ciekną, no to ja ci sprawdzę. Czy się pocą? Wszystko gra. Wszystko gra. Nie był czyszczony, bo widzisz, wszędzie tu naloty są od kurzu, czyli stare. Nie ciekną lagi. Przytrzymaj mnie jeszcze. Ładnie trzyma. Tu masz regulację. Nie wiem, czy ona działa. To wystarczy pokręcić, żeby tu zmieniać ustawienia tego delca? No tak powinno być. W prawo masz na twardo, a w lewo masz na miękko, nie? Aha, okej. Okay. Czyli w teren to bardziej twardo, nie? Na szosę, jak będziesz jechał, ale to raz tam sobie ustawisz i już będzie wszystko. To się wymaga jednak trochę dopieszczenia, ale... No tutaj to jest powniatane, czyli tu mocy ma mniej przez to. Mhm. Nie, to już ci mówię od razu. Trzeba popatrzeć, czy nie ma jakichś wycieków tu nigdzie od pompy. Ale nic nie widać, żeby cokolwiek było. Bo w ten sposób też możesz sprawdzić, jakby wiesz, jakieś tutaj nacieki były, czy coś. Tu tak samo nic nie widać. Kolega miał, wiesz, 525 i tutaj mu cały czas wycieki miał, nie? Mechanicy mówili, że to normalne, a to nienormalne. No, tu masz filtr paliwa. O, olej sobie potem wymienisz, nie? Tu jest olej, nie? Jest jeden oleju? Tu masz oleju i pewnie będzie jeszcze, jak będziesz wykręcał tą śrubę, tam, pod tą śrubą, tu jest. Tam jest spust? Tu masz, tu, no, no, no. Nie, tu jest spust i filtr. Aha. Tej. A tu masz dodatkowy filtr. No to, no to z papieru sobie podkładkę zrobisz i będzie ci ściekało. Rozumiesz, z jakiejś okładki, jakiejś gazety, nie? No, nie musisz tego ściągać w ogóle. Chłodnica.
Chłodnicę też sobie możemy sprawdzić. Ale na pewno jest ok, bo jeździłeś i na pewno nic płynu tutaj się... tylko tutaj, nie? Tak, tu płynu uzupełniasz, tak. I co jeszcze? No i jakby coś ci się działo, to jeszcze świecę będziesz mógł sobie później sprawdzić i wymienić. 120 zł świeca. Dojście pewnie gorsze, nie? Filtra nie musisz, bo filtr jest czyściutki, bo widziałem. Można od razu się dogadać, że będzie z tym olejem i... Nie wiem, dobra, jeszcze tak, nie jestem przekonany, bo nie chodzi, nie? Gdy, nie, no... Po prostu do naszych klientów, tak. Którzy motocykle i do naszych bosek. Tak jak ja, miałem kłopot, przywiozłem, mam motocykl zrobiony, wszystko gra. Dokładnie. Tu patrz, mój imiennik, tam ma parę uwag i pewnie też zaraz kupi. Pewnie tak. No. No. To nara, trzymajcie się, nara Jarek. To co, to, a ty z daleka jesteś? Skąd Kurnika. Skąd? Kurnik okolice. Aha, ale i gdzie będziesz latał, w jakich terenach? Tu, na Gnieźnie, czy gdzie? Nie, bardziej pod Jarocinem. Aha, ale może się kiedyś zobaczymy. Myślę, że dojadę stąd, nie? Jak uruchomimy, to bezpośrednio na pewno. Tylko dobry GPS musisz. Kurde, ja tylko w kąpach. To nara, hejos. Już zadowolony klient z KTM-a.